Ukraina, opublikowali mapę schronów. Media spekulują, Ukraina, władze stolicy opublikowały mapę schronów. W ukraińskiej stolicy opublikowano uaktualnioną mapę miejskich schronów, w których mieszkańcy Kijowa mogą się ukryć w nadzwyczajnej sytuacji. Media spekulują, że ten ruch ma związek z eskalacją sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Mapa, która ma format online, obejmuje schrony podziemną przestrzeń metra, piwnice budynków mieszkalnych, podziemne parkingi i inne podziemne przestrzenie, które mogą być czasowo wykorzystane dla schronienia. Obiekty na mapie podzielone są na kategorie, a po kliknięciu w ikonę można przeczytać szczegóły, takie jak adres, rodzaj schronu, numer telefonu do miejsca, w którym znajdują się do niego klucze, oraz to, kto jest jego właścicielem czy zarządcą. Zarządcy i właściciele danych obiektów mają, w razie konieczności, zagwarantować do nich wolny dostęp, przekazały władze Kijowa. Jak pisze w Piątek i w Post, w 2015 roku kijowskie władze poinformowały, że w mieście jest ok. 3000 podziemnych miejsc, które mogą być w razie potrzeby wykorzystane jako schrony przekazano wtedy też, że w kijowie jest 150 syren alarmowych rozlokowanych we wszystkich dzielnicach